szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. No dobra, zajmijmy się rzeczywistością. Przeglądam też dla was internet. Jedni piszą, że to rząd, inni piszą, że to PiS rozsyła ulotki zachwalające Polski Ład. W sumie do naszych skrzynek ma trafić 15 milionów ulotek. Część już trafiła, sprawdźcie, może potem wychodząc z domu albo wracając pocztę, może macie już to w skrzynce. Pamiętacie, jak to było, jak się pojawiły pierwsze reklamy 30 lat temu? Ludzie mówili, że jak coś reklamują, znaczy, że nie idzie, a jak nie idzie, to pewnie jest do D. Zobaczymy, jak to będzie. Wstępna analiza tego nowego ładu pokazuje, że teraz najbardziej opłaca się robić dzieci. I w tym, powiem wam, jest jakieś pocieszenie. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Autostrada numer 5, to jest Kalifornia, to są Stany Zjednoczone, nie tylko tragiczne doniesienia stamtąd mamy. Internet pisze też, opisuje historię o tym, jak otworzyły się drzwi opancerzonego pojazdu wiozącego gotówkę, mknącego autostradą, no i deszcz banknotów spadł na drogę. Zaskoczeni kierowcy zatrzymywali się, łapali te pieniądze i tam po kieszeniach sobie upychali. Dwie osoby są zatrzymane, akurat te, które rzecz nagrały i chwaliły się nią, wrzuciwszy do sieci, jak to się wzbogacają. Nic się ci ludzie, powiem wam, nie uczą, kompletnie nic za nic. Czyż kasę trzeba brać tak jak rządy? Po cichu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Historia teraz z internetu, cytat: kolejny tydzień i wciąż brak konkretów dotyczących tak zwanej tarczy inflacyjnej, a premier mówił, przypomnę, to ma być tarcza, która częściowo zamortyzuje wzrost cen. Spokojnie, dajmy się inflacji rozpędzić. No. 5500% inflacji w Wenezueli, to jest coś. Tak, tam taką mają. To jest, proszę ciebie, wynik. Tak. I jak już będzie tak, jak u nich, jak tam będzie u nas, żeby bardziej się będzie opłacało na przykład używać banknotów zamiast papieru toaletowego, No, w ramach tarczy państwo spuści nam wodę. Wstawaj, szkoda dnia. No dobra, zajmijmy się patrzeniem, co się dzieje w świecie. Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem, zmienił stan cywilny, ożenił się, to nie będzie niespodzianki, ze swoją wieloletnią partnerką, panią Sandrą. Pozdrawiamy teraz, no Sandrą też już Fajdek, także. Tak, gratulujemy młodej parze. Super. Co ciekawe, tutaj ceremonia ślubu odbyła się na Stadionie Śląskim. Ale co, to tylu gości było, że tam... tylu gości? Nie, no wiesz, Śląski to wiadomo, świątynia lekkiej atletyki. No tak. Ciekawe, czy po tym, jak padło oficjalne tak, to potem po stadionie szła meksykańska fala, wiesz. Ciekawe, czy pan z urzędu na przysiędze krzyczał: prawa strona odpowiada! Najważniejsze tego młodej parze życzymy, żeby nie trzeba było za jakiś czas śpiewać: nic się nie stało, że nic się nie stało. Co ty? On jej nie rzuci, ma od tego młot. Gratulujemy młodej parze. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Sylwia Spurek, to jest europosłanka, przypomnę. Ona mówi, że jeździectwo powinno zniknąć. Całe? Dokładnie, bo to jest eksploatacja zwierząt. To co z tymi tysiącami koni, nie wiem, w stajniach, co mamy, nie, po prostu do rzeźni powybijać to, czy wypuścić i niech same hasają po lasach? No właśnie, nie wiem, może jaki pani, ona ma pomysł? Nie mam dla tego pojęcia, ale chyba coraz śmielej, mam wrażenie, zmierzamy w kierunku realizacji, no, jednych ze śmielszych obietnic wyborczych. Posłuchajmy. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Donald Tusk stracił prawo jazdy. To jest chyba najbardziej gorąca informacja minionego weekendu. O tym pisze prasa dzisiaj o poranku zresztą. Przypomnijmy może, szef platformy przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 57 kilosów. Tak. Czyli jakby na to nie patrzeć, jest robota dla szofera na 3 miesiące. Tak, no, prawko na tyle mu wzięli. Stracił prawko. Znasz kogoś może odpowiedzialnego? No, Beata odpada. Ale ty, Szydło? Nie, kozidrak. Nie, to ja może proponuję zatem dogadać się z kimś, kto jeździ w tym samym kierunku do roboty. To jest teraz takie modne eko, tak zwany car sharing będzie. Czy to... Albo niech sobie kupi auto z Anglii, tam jest kierownica po prawej stronie, będzie mógł prowadzić jako pasażer. Jak to powie, że się pomylił. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia.
Polsku. Prasa pisze, że koszt biletów lotniczych i kolejowych dla posłów to jest 10 milionów złotych rocznie. Wszystko po to, żeby posłowie elegancko i bezproblemowo dojeżdżali sobie do pracy. No ja mam taki jeden pomysł. Może by sobie posłowie trochę mniej pracowali. O. Co wy na to? Mniej głupot, mniej jeżdżenia, kraj by na tym zaoszczędził. A pewnie różnicy zbyt wielkie by nie było widać za bardzo, co? Ale na szczęście mamy, żeby się rozluźnić, lekką, łatwą i przyjemną prasę kolorową. No i psi portal. Wchodzę na psi portal internetowy. Małgorzata Rozenek, moja kochana ulubienica, refleksyjnie o byciu ekspertem od wszystkiego. Mówi tak. Czasem mam poczucie, że nie zagłębiam tematu na tyle, żeby się wypowiadać. No proszę, to trudno w to uwierzyć. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy bycie influencerem wchodzi na zupełnie nowy poziom. Czy teraz czeka nas era ekspertów, gdzie znawcy pozostaną znawcami, a celebryci zajmą się po prostu celebrowaniem i celebrytowaniem? Nie, myślę, że to tylko chwila dziwnej słabości, wiesz? Ale to jest fakt, bo gdyby celebryci mieli się wypowiadać tylko na tematy, na których się naprawdę znają, no to musieliby milczeć. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.